Społeczności Akademicka, drodzy studenci, doktoranci i pracownicy, szanowni goście. Witam wszystkich Państwa na 52. święcie naszej uczelni, Akademii Pomorskiej w Słupsku. Rok temu życzyłem nam wszystkim, abyśmy kolejną uroczystość mogli świętować wspólnie w murach naszej Alma Mater. Niestety w tym roku przyszło nam ponownie organizować święto uczelni w formie zdalnej. Cieszę się jednak, że mimo wszystko ten czas spędzimy wspólnie. Drodzy studenci, wiem, że z niecierpliwością czekacie na powrót do kształcenia stacjonarnego. Dziękuję za Waszą wytrwałość i zapał w zdobywaniu wykształcenia w trybie dostosowanym do bieżącej sytuacji, czyli mieszanym i na odległość. Wierzę, że zbliża się ten moment, w którym wszyscy bezpiecznie będziemy mogli spotkać się na zajęciach już w Akademii, nie tylko w formie online. Nie czekamy jednak biernie na Wasz powrót. Nasza baza ciągle się rozwija i udoskonala. Chcemy, abyście mieli nowoczesne zaplecze dostosowane do zajęć praktycznych oraz dogodną przestrzeń do wypoczynku. Budujemy właśnie dla Was boisko wielofunkcyjne, szykujemy siłownię czy remontujemy klub studencki. Powstała nowa winda i niebawem pojawią się kolejne. Chcemy, aby każdy członek społeczności akademickiej miał nieograniczony dostęp do bazy naszej uczelni. Rozwijamy również ofertę kształcenia. W tym roku uzyskaliśmy zgodę na kierunek położnictwo. Także zapraszam do podjęcia studiów na wiele ciekawych i popularnych ścieżkach kształcenia, na przykład takich jak projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych, ekoenergetyka czy international business w języku angielskim. Droga kadro akademicka, szanowni Państwo, kształcenie idzie w parze z nauką i jej rozwojem. Dlatego Akademia Pomorska w Słupsku stawia sobie za cel także rozwój w obszarze badań naukowych. Innowacyjne zaplecze, które posiadamy, ma pozwolić Państwu rozwijać swój potencjał. Bez silnej kadry nie może być silnej uczelni. Doceniając Państwa ogromny wysiłek, jako uczelnia zdobywamy nowe projekty. Pozyskujemy środki finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz innych źródeł krajowych i europejskich. Obecnie realizowane przedsięwzięcia, takie jak Herbarium Pomeranicum, projekt ECUDO czy opracowanie w skali kraju metod zwalczania gatunków inwazyjnych, to niewątpliwie największe, wielomilionowe zadania badawcze, które do tej pory prowadziliśmy. Wszystkie te projekty mają charakter międzyuczelniany. I tu należy podkreślić aspekt nieustannie rozwijanej współpracy krajowej i zagranicznej w naszej uczelni. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, dzisiejsze święto ma podkreślić właśnie ten element naszej współpracy. Nieustannie rozwijamy nasze kontakty w Polsce i na świecie, a jednocześnie jesteśmy zaangażowani w realizację zadań prospołecznych dla naszego regionu. Jako Akademia od lat staramy się pozytywnie wpływać na rozwój naszego subregionu słupskiego. Dostosowujemy kształcenie dla potrzeb rynku pracy, działamy w ramach współpracy z seniorami czy dziećmi i młodzieżą. Ponadto od 2 lat realizujemy 10-milionowy ministerialny program Akademia Aktywna, którego celem jest popularyzacja nauki, języka i kultury polskiej czy zdrowego stylu życia. Projekty usytuują naszą Akademię jako centrum działań na rzecz społeczności lokalnej. I tu chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę wszystkim naszym partnerom krajowym i zagranicznym. Szanowni Państwo, kończąc dzisiejszą wypowiedź, jeszcze raz dziękuję za obecność na oficjalnym rozpoczęciu Święta Akademii Pomorskiej. Za chwilę rozpoczniemy kolejne wydarzenia z okazji naszej rocznicy, to jest International Day oraz Dzień Sportu. Zapraszam do udziału w naszym święcie. Dziękuję i życzę wszystkim Państwu zdrowia oraz wytrwałości w realizacji swoich planów, a naszym studentom i doktorantom przede wszystkim udanej sesji egzaminacyjnej i mam nadzieję, że w tym roku ostatniej w formie zdalnej. Do zobaczenia w murach Akademii Pomorskiej w Słupsku.